Piotr Korczarowski, witam Państwa w programie z cyklu Dokąd zmierzamy, gdzie rozmawiamy o przyszłości i kondycji naszej ojczyzny, a wygląda ona tak, że na wiec dedykowany pamięci naszych rodaków pomordowanych w 1943 roku przez ukraińskich szowinistów na Wołyniu przychodzi jakiś podejrzany mężczyzna, który staje obok organizatorów zgromadzenia, wznosi ponad głowę przedmiot wyglądający jak pocisk lub bomba i zadaje pytanie, co to jest? W drugiej ręce trzyma coś, co może być zapalnikiem. W efekcie policja otacza teren, ewakuuje ludzi, na miejsce przyjeżdżają saperzy, a zabytkowe centrum naszej stolicy zostaje sparaliżowane na kilka godzin. Z czasem wszystko wraca do normy, poza jednym elementem, że wciąż pozostaje pytanie, co to było? I na to pytanie teraz będę szukał odpowiedzi wspólnie z moimi Państwa gościem, którym jest Katarzyna Sokołowska z Fundacji Wołyń Pamiętamy, przemawiająca wczoraj do zgromadzonych akurat w tym szczególnym, feralnym momencie, kiedy pojawił się wspomniany szaleniec. Witam Cię, Kasiu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mógłbym powiedzieć, że cieszę się, że widzę Cię całą zdrową, ale w gruncie rzeczy to była taka sytuacja, że no oboje byśmy chyba tego nie przeżyli. No ale nie uprzedzając faktów, przypomnę jeszcze tylko Państwu, że ten program, jak i wczorajsza relacja na żywo są możliwe jedynie dzięki Państwa wpłatom dokonanym na konto naszej fundacji Inicjatywa Przeciw Cenzurze, której dane znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. A że warto nas wspierać, świadczą najlepiej sytuacje takie jak ta wczorajsza, kiedy nasza kamera była jedynym profesjonalnym urządzeniem rejestrującym, dzięki czemu mamy bardzo dobry zapis całego zajścia, którego fragment polecam teraz Państwu obejrzeć razem z nami. Roku, a nie jak to zarzucała nam gazeta wybiórcza, że powstał w tym roku i tylko i wyłącznie dlatego, aby pokazać naszą niechęć w stosunku do Ukraińców. Co to jest? Czy on chce tutaj detonować coś? Damian! Czy to jest wariat? Damian! Ja wychodzę. Jakiś nienormalny. Policja, panie przewodniczący. Policja. Kurde. Odsuńcie się od tego. To jest policja. Co to za policja? Odsuńcie się. Nie wypał. Puśćcie go na ten wystał! Nie wiecie, w kraju! No tak, proszę Państwa, jak rozwalić patriotyczną manifestację? Wysyła się jakiegoś prowokatora. Proszę wykonywać polecenie policji i odsunąć go. Kurczę syn, co? Proszę Państwa, odsuwamy się, odsuwamy się. No coś może być. To jest niebezpieczny materiał, odsuwamy się. Tak to w największym skrócie wyglądało, a teraz powiedz, droga Katarzyno, jak ta sytuacja wyglądała z Twojej perspektywy. Ten człowiek wyszedł Ci zza pleców, ale pierwsza też użyłaś słów o detonacji. Czy od razu zorientowałaś się, co on ma w ręku? Nie, właśnie ta sytuacja była dla mnie taka dziwna. Absolutnie się nie zorientowałam. Myślałam, że to jest jakiś żart, jakaś inscenizacja. No myślałam, że ktoś po prostu w stanie nietrzeźwym chciał sobie zrobić kawał.
No i stąd to moje pytanie, czy tak w stylu takim zabawnym, tak, czy on zamierza tutaj coś zdetonować. Jeszcze po prostu nie traktowałam tego na poważnie, natomiast no już nie powiem, że gdzieś tam w sekundach przez głowę przelatywały mi różne myśli, że mogłoby na przykład dojść do jakiegoś nieszczęścia. I uświadomiłam sobie to, że już jest po prostu jakaś poważniejsza sytuacja w momencie, gdy rzeczywiście policja już zaczęła tych ludzi odganiać od tego miejsca, tego pocisku, i gdy zaczęli przychodzić saperzy, no, którzy po prostu no, chcieli w jakiś sposób zdetonować czy zabezpieczyć ten pocisk. Także z początku tak, nie zdawałam sobie sprawy z niebezpieczeństwa. To jest rzeczywiście taka sytuacja, którą można różnie interpretować. Ja byłem zaskoczony, kiedy na czacie wczoraj przeczytałem w tej naszej realizacji na żywo, jak niektórzy ludzie z tak zwanego ciepła swoich domowych pieleszy, z wygodnych kanap albo foteli pisali: banda tchórzy, jakiejś tam rurki się przestraszyła. Czy to była rurka, to zaraz o tym też będziemy mówić, ale fakt jest taki, że no, przyszedł facet, który mógł mieć w ręku bombę. Takie rzeczy działy się na Zachodzie, a tymczasem no, Polacy, nasi rodacy tam stali tak samo jak my, no może trochę zaskoczeni sytuacją, ale tak na dobrą sprawę, jakiejś takiej szczególnej reakcji nie było. Nie było przede wszystkim paniki. I właśnie wspomniałaś o swojej pierwszej myśli. Jestem bardzo ciekaw, co ci przyszło do głowy, gdy zdałaś sobie sprawę, że to może być bomba. Nie czułaś strachu? To znaczy, nie wiem, czy mogę tak o tym mówić, natomiast no, rzeczywiście, to znaczy lekki strach poczułam, chociaż myślę, że ciśnienie mi nie wzrosło. Natomiast wyobraziłam sobie w sekundzie ten krajobraz, że tak powiem w cudzysłowie, po tym wybuchu. No niestety, różne takie właśnie sytuacje nieraz mi przychodzą przez głowę. Wiesz, ja myślę, że inni ludzie też tak do tego podeszli. Z początku właśnie traktowaliśmy to jak, nie wiem, no jak jakiś kawał zrobiony przez kogoś, ponieważ ludzie nawet podchodzili, oglądali ten pocisk, tak? My Polacy w ogóle nie dowierzamy, że mogłoby nam się może cokolwiek stać, że ktoś czyha na nasze życie. Takie sytuacje ja oglądałam, tak jak i na pewno inni uczestnicy tego marszu, tylko na filmach amerykańskich. Także z początku myślę, że tak w ten sposób do tego podeszłam, że to jest sprawa jakaś błaha. Natomiast gdy już zaczęto blokować dojście do tego pocisku i blokować całe Śródmieście, to zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście skutki mogłyby być opłakane. I ano przecież jest dużo osób, które nam dobrze nie życzą całej tej inicjatywie upamiętniania pomordowanych Polaków przez Ukraińców na dawnych polskich kresach. Jest dużo takich osób. Mogą być to zarówno Polacy, jak i również sami Ukraińcy. Ja tylko się zastanawiam. Zastanawiam się, co by było w takiej sytuacji, gdyby to było spotkanie, załóżmy, rządzących w Polsce. Albo załóżmy Ukraińców organizujących te swoje przemarsze na przykład w Przemyślu. Gdyby coś takiego pojawiło się, taki incydent powiedzmy, pojawił się na ich marszu w Przemyślu, na tej Panachydzie, przecież oni by to wydarzenie nagłośnili nie tylko na całą Polskę, to by zostało nagłośnione po prostu na cały świat, że im, Ukraińcom, dzieje się coś złego w tej złej Polsce. Dlatego też tak jak z początku myślałam, że jest to błahy incydent, tak teraz uważam, że no niestety my musimy również nagłośnić ten temat z uwagi na to, że jakby nie było, nasze życie też może być zagrożone ze względu na to, że ten temat ukraińskiego ludobójstwa no niestety nie jest pożądany w obecnych realiach. Obecna władza no niestety zbyt dobrze nie traktuje tego tematu, a tym bardziej chce zakopać go i ukryć go pod dywan.
Zdecydowanie masz rację. Ja myślę, że to nawet nie tyle też dotyczy Ukraińców, co gdyby podobna sytuacja miała miejsce na przykład na wiecu PiSu, to dziś byśmy czytali we wszystkich tygodnikach takich okołorządowych, że oto udaremniona próba bardzo groźnego zamachu, bardzo poważna sprawa, bomba i w ogóle zamach na prezesa czy premiera, ale służby wykazały się profesjonalnością, ruska agentura jak zwykle pokonana i tak dalej. No a my faktycznie wczoraj tak trochę przeszliśmy do porządku dziennego. Ja z jednej strony tak trochę się śmieję wewnętrznie z tego i tu muszę się z Państwem podzielić taką refleksją, że jak to kiedyś był ten żart o samochodach pułapkach w Polsce, że to nie ma sensu, bo zaraz by samochód ukradziono z ulicy. Dzisiaj trochę realia się zmieniły, ale faktycznie wyszedł facet, wziął do ręki jakiś pocisk, który no ewidentnie wyglądał jak jakiś ładunek wybuchowy i mówi, wiecie co to jest? A Polacy tak spojrzeli, no bomba, i co, ale ty Kasiu ze swoimi słynnymi słowami, jak dla mnie to już powinno przejść do legendy, że ale to co, będzie pan detonował czy co? W domyśle, czy możemy organizować dalej nasz wiec, czy będzie pan dalej przeszkadzał tą bombą? To jest z jednej strony śmieszne niezwykle tak. I takie bohaterskie nawet z twojej strony, ale z drugiej strony zastanawiam się nad negatywną konsekwencją tego, że jesteśmy w kraju bez zamachów, że takie rzeczy się u nas, jak powiedziałaś, nie zdarzają. Wchodzi bezkarnie zupełnie człowiek, który no nawet na pierwszy rzut oka wygląda jak jakiś wariat, bardzo dziwnie ubrany, dziwnie się zachowujący i nikt nie reaguje. Tam ludzie mieli pretensje do policji, ale nikt z uczestników zgromadzenia w ogóle go nie wychwycił. Facet podszedł do organizatorów, do ludzi, którzy tam przemawiali, do ciebie, stanął 10 centymetrów od ciebie, trzymając w ręku ładunek wybuchowy i nic, nie ma problemu, wszyscy to zbagatelizowali. Czy twoim zdaniem właśnie taka sytuacja, że właśnie nie traktujemy na poważnie takich różnych incydentów, może przyczynić się kiedyś do bardzo poważnych konsekwencji? No i mam tu na myśli oczywiście zamach, w którym będą ofiary, bo ludzie właśnie bagatelizują takie rzeczy. To znaczy tak, takie nasze podejście właśnie bagatelizujące jest jak najbardziej niebezpieczne i myślę już właśnie o urządzaniu następnych jakichś takich wydarzeń. No musimy podejść bardziej, przyłożyć się bardziej do tej ochrony, do ochrony marszu. Tutaj może rzeczywiście, gdyby była jakaś liczniejsza ochrona marszu, może ci ludzie by zwrócili uwagę na tego człowieka. Ale to nic straconego, na błędach się uczymy i w tej chwili mamy jakąś tam nauczkę, że trzeba po prostu bardziej się przyglądać ludziom. Troszeczkę rzeczywiście policja zawiodła, bo oni tak naprawdę to nie wiadomo po co oni tam byli, czy po prostu oni chyba tam byli tylko dlatego, żeby nas wyłapywać w razie jakichś ekscesów z naszej strony. Natomiast marsz był spokojny. Myśmy tylko czcili ofiary pomordowane przez Ukraińców. No niestety, miejmy nadzieję, że następne wydarzenia, które będą przez nas organizowane, będą lepiej tak zorganizowane pod względem ochrony. Bo to rzeczywiście może się dla nas w przyszłości skończyć tragicznie. A powiedz proszę, co jesteś w stanie powiedzieć o tym mężczyźnie, bo ja w relacji stwierdziłem, że to Ukrainiec, bo wydawało mi się, że zaciągał słowa, że no przeciągał niektóre głoski. Nie brałem jednak pod uwagę tego, że może być pod wpływem jakichś środków odurzających i to przecież też mogło wpłynąć na jego język. A ty jak go odebrałaś? Kto to mógł być według ciebie? To znaczy, no szczerze mówiąc, ja tylko słyszałam to jego pytanie, co to jest? Coś w tym stylu, tak? Jak trzymał jeszcze ten pocisk w ręce i zapytał się, co to jest. Szczerze mówiąc, nie miałam takich myśli w głowie, że jest to Ukrainiec. Później sobie zastanawiałam się nad tym człowiekiem, tak pomyślałam sobie, że na pewno jest to osoba wykorzystana do tej prowokacji. Myślę, że on raczej nie miał nawet siły, żeby wczoraj myśleć nad tym incydentem. Może nawet nie dotarło do niego to, co on zrobił. Ja podejrzewam, że to była osoba, którą ktoś wykorzystał do tego celu, aby rozbić, rozgromić po prostu ten nasz marsz, który i tak już się kończył, także on się bardzo udał, ten marsz. No niestety w niewłaściwym czasie zrobiono tą prowokację. Ale myślę, że to był człowiek tylko użyty przez kogoś, i tutaj jest pytanie przez kogo, do tego, aby
no, zakłócić nam tą całą uroczystość. Ja tutaj muszę zdementować swoje własne słowa, bo na tej relacji, jak powiedziałem, mówię, że to prawdopodobnie jest Ukrainiec. Byłem niemal pewien, że kiedy on mówił, ja stąd wychodzę, to ja słyszałem tak jakby charakterystyczne zaśpiewy wschodnie, jakby mówił, że ja stąd wychodzę, coś takiego, ale to nieprawda. Proszę Państwa, dementuję swoje własne słowa. On prawdopodobnie był pod wpływem jakiejś używki. Nie sądzę, żeby to był alkohol. Może to jakieś narkotyki były, ale to no, tak z dużym prawdopodobieństwem nie był Ukrainiec, bo jednak ten jego język na to nie wskazywał, ale jak sama Kasiu powiedziałaś, to, że on nie był Ukraińcem, nie znaczy, że to mogło nie być zorganizowane przez jakieś środowisko ukraińskie. Wiele osób tu zwraca uwagę na przykład na jego ubiór. Myślisz, że taki czerwono-czarny strój to przypadek, czy może właśnie chodziło o powiązanie z banderowskim sztandarem? Powiem ci, że ja nawet nie zwróciłam uwagi na jego strój. Szczerze mówiąc, ja nawet nie oglądałam tego filmiku już później, po tym zdarzeniu. Ja zwróciłam uwagę tylko na to, że no, wyglądał jak po prostu hippies, tak? I myślę, że był pod wpływem jakichś tam środków odurzających. To mi zwróciło. Nie zastanawiałam się nad jego ubiorem, zwróciłam tylko uwagę i byłam pewna tego, że na pewno nie on zorganizował tą prowokację, tylko to człowiek, którego wykorzystali, nie? Ze względu na jego ułomność. Możliwe, że to był jakiś narkoman, którego... No, narkomana można łatwo przecież przekupić, tak, żeby zrobił jakąś głupotę za odpowiednią kasę, czy na przykład ten dany narkotyk. Także nawet nie podchodziłam, nawet nie wiem, że on był w ten sposób ubrany. Muszę się przyjrzeć po programie, przyjrzeć się jemu. Nie, no to pozwól, słuchaj, ja teraz wykorzystałbym fakt, że nie tylko jakby przeprowadzam z tobą wywiad, ale sam stałem no, parę praktycznie centymetrów od ciebie w tej sytuacji. Też byłem naocznym świadkiem, to może wspólnie się zastanówmy, jakie były możliwości, bo on miał na sobie taką czerwoną kamizelkę i czarne spodnie, ale na tej kamizelce był jeszcze jeden ważny akcent. On miał wpięty w kamizelkę no, taki symbol orła białego, tak jakby nasze godło. I ja sobie pomyślałem po wszystkim, jak już trochę przetrawiłem tę sytuację, że z jednej strony mamy czytelny sygnał, że to robią banderowcy, bo no, trudno mi uwierzyć w aż taki przypadek. Ja rozumiem, że to mogło się zdarzyć, że czerwień i czerń to nie jest aż tak niemożliwe, żeby ktoś tego nie założył, ale w tej kolejności właśnie, że u góry czerwień, na dole czerń, dokładnie tak jak ta kozacka, banderowska flaga później. No i ten symbol orła białego, który z jednej strony miał pokazywać, hej, to nie jest Ukrainiec, to jest jeden z waszych, bo miał wpięte w klapie tam orła białego, ale z drugiej strony ci, co mają wiedzieć, czyli my, ci, którzy pamiętają o Wołyniu, bo podejrzewam, że Polacy nie rozszyfrowaliby tych barw. Tylko ludzie, którzy wiedzą o Wołyniu, znają historię OUN i UPA, jakby zwracają uwagę na te barwy. Nawet tutaj jeden z naszych widzów, przepraszam cię, bo to naprawdę myślę, że raczej komiczne, ale zwróć uwagę na fotel, na którym siedzisz, że też jest czarno-czerwony. Ja sam taki mam, proszę Państwa, nie tutaj, ale w domu. Takie są najczęściej barwy tych gamerskich. Zakamuflowana opcja. Tak, taki... Czerwono-czarny to jest popularny kolor akurat, jeśli chodzi o różne gamerskie akcesoria i komputerowe takie dla graczy, więc przyznaję się bez bicia, też taki mam, ale to tutaj akurat to jest przypadek. Natomiast w przestrzeni publicznej, w nasze zgromadzenie, czyli tych ludzi, którzy upamiętniają Wołyń, wchodzi człowiek ubrany na czerwono-czarno. I tak jak mówię, bo jakby cały ten mój długi wywód sprowadza się do tego, czy też tak sobie to możesz wyobrażać, czy też podzielasz jakby moje zdanie, że z jednej strony gość ma wpiętego orzełka polskiego, żeby służbom i wszystkim mediom sugerować, to nie Ukrainiec, to absolutnie nie jest Ukrainiec, to jest od was człowiek, ale z drugiej strony ci, co mają wiedzieć, kto tu sygnał wysyła, to wiedzą, że jest czerwono-czarny ubiór i że to może być takie ostrzeżenie. Ja to tak odczytuję. Ciekaw jestem twojej refleksji w tej sprawie. Dokładnie, Piotrze, zgadzam się z tobą. W tej chwili spojrzałam na tego gościa. Rzeczywiście ubiór czerwono-czarny, tak. Nie widziałam akurat, bo to było malutkie zdjęcie, czy ma rzeczywiście tego wpiętego, ale wierzę ci, oczywiście wierzę ci na słowo.
I powiem w ten sposób i podam przykład z zespołem Enej. Poza tym nawiążę również do dekalogu ukraińskiego szowinisty. Podstępem będziesz zdobywał wroga swego, proszę państwa. Oni są cwani, oni są cwani od nas. Dokładnie, robią z nas głupców. Rzeczywiście mogła być tutaj taka prowokacja i oni tą prowokacją również się śmieją z nas. Dokładnie, czerwono-czarny ubiór gościa rzeczywiście nawiązuje do barw banderowskich, a jednocześnie dokładnie orzełek, tak, czyli barwy polskie, sugerujące i robiące z nas wariatów, bo jeżeli my na przykład będziemy mówić, ale on był ubrany na czerwono-czarno, to na pewno jakiś banderowiec, nie? Ale co wy mówicie? Wy jak zwykle wszędzie widzicie tych banderowców, Ukraińców i tak dalej, to był polski patriota. Tak samo z zespołem Enej. To jest wiadomo, że oni robią prowokacje z koncertu na koncert. Świadczą o tym ich ubiory czerwono-czarne, nie wiem, czarny ubiór z czerwonymi kropeczkami i tak dalej. Wyszła sobie Biedronka, ale niestety w podświadomości to jest Biedronka banderowska. Natomiast jak najbardziej odżegnują się od tego ludobójcy Petro Olejnyka, twierdzą, że zespół Enej nawiązuje do Enejdy i tak dalej, do tej powieści ukraińskiej. Jestem pewna dokładnie, że może to być prowokacja ukraińska, tak. Ja tutaj jeszcze wdam się w taką bardzo krótką polemikę z jednym z naszych widzów, bo na czacie w tej chwili przeczytałem, że oto jesteśmy śmieszni, bo sugerujemy, że ubiór człowieka wskazuje na jakieś banderowskie konotacje, ale właśnie już na przykład ten fotel nie. Otóż drogi widzu, my z tymi fotelami nie chodzimy na wołyńskie rocznice, gdzie kolor czerwony i czarny, i to jeszcze w tej kolejności, czerwony na górze, czarny na dole, ma swoje faktyczne konotacje banderowskie, bo Ukraińcy mówią, że to od obrazu Repina, gdzie jest przedstawiona taka flaga, powiedzmy proporzec kozacki, od tego się zaczęło, że to jest taka flaga, która symbolizuje krew przelaną za ziemię. Krew to jest czerwony, ziemia oczywiście czarny. I to jest ta flaga, tutaj ktoś zwrócił uwagę, anarchistyczna. Nie, nie. Czerwono-czarna flaga to jest flaga wszelkiego rodzaju rebeliantów, buntowników i tu właśnie z tego obszaru postsowieckiego. Ona ma swoją długą tradycję. To nie jest tylko flaga banderowska, o czym ja wiem, ale w tej chwili to jest flaga wyłącznie banderowska. I dla Ukraińców, którzy takimi kolorami się posługują, no nie ma już żadnych wątpliwości, że o to chodzi. Byłem w Kijowie kilka razy, widziałem, ludzie mieli takie naszywki na kurtkach. Jak nie wierzycie, to odsyłam na mojego Twittera. Tam kiedyś publikowałem właśnie młody chłopak tulący dziewczynę gdzieś tam w metrze. Romantyczna scenka, ale na ramieniu trizub właśnie na tle tej czerwono-czarnej flagi, a nie niebiesko-żółtej. Więc wracając do meritum, to właśnie możemy traktować jako przesłanie, bo tak jak powiedziałem, jeśli ty, drogi widzu, nie widzisz w tym nic jakby podejrzanego, to znaczy, że ta wiadomość jest nie dla ciebie, bo ty nie byłeś na tej manifestacji, ty nie chodzisz na takie manifestacje, ty nie jesteś w kręgu tych ludzi, którzy przychodzą i upamiętniają Wołyń. Natomiast dla ludzi, którzy pamiętają o ofiarach Wołynia, wiedzą, czym było UPA, no to jest jak policzek w twarz. Więc już właśnie reasumując to wszystko, ja mówię, może to był zupełny przypadek, zupełny, ale w gruncie rzeczy, w tej kolejności, w tym miejscu, na takiej manifestacji, trudno mi uwierzyć. No dobrze, to tutaj mój długi wywód, ale żeby widzowie nie powiedzieli, że ja przyjąłem tę rozmowę, jednak gościem jesteś ty, Kasiu. Powiedz, z tłumu słyszeliśmy wiele takich słów o tym, że to była policyjna prowokacja, ale moim zdaniem to chyba nie ma sensu, bo jaki interes miałyby służby w tym, że manifestacja, o której mało kto by usłyszał, od wczoraj jest we wszystkich serwisach informacyjnych? Dokładnie, nie mam pojęcia. No, organizator tej prowokacji musiał być lekko bezmyślny, ponieważ no, dla nich niestety w jakiś sposób przyczynił się do
nagłośnienia tego tematu, nagłośnienia tematu, że były uroczystości, które odbyły się właśnie 11 lipca w Warszawie, odbył się marsz. Fakt faktem zaniżali ilość osób, bo gdzieś tam w serwisach podawano 300 osób, natomiast nas było ponad 2000. Ja przepraszam, bo wypadłam zaraz z wątku. Nie, ale to wiesz co, może dobrze, bo już zatrzymaliśmy się na tej policji, ale w gruncie rzeczy, bo wspomnieliśmy o tych relacjach medialnych, może powinniśmy wyjść od samego początku, bo ja zakładam tutaj, jak z sobą rozmawiam, że przecież wszyscy widzieli nasz reportaż, wiedzą co i jak było. A może nie, może właśnie powinniśmy powiedzieć co i jak było, dlatego że ja na przykład dzisiaj przeczytałem, chyba na portalu Polsat News, że policja ewakuowała z miejsca, gdzie ta bomba się znalazła, także pobliskie zgromadzenie. To nie było pobliskie zgromadzenie, ta bomba była w samym sercu tego zgromadzenia. Więc może jeszcze, jak mogę cię prosić, przybliż trochę ludziom sam fakt tego marszu. On wyszedł z Placu Trzech Krzyży, szliśmy Nowym Światem na krakowskie przedmieście i wreszcie marsz się zatrzymał. Jakbyś mogła powiedzieć o tym, jak to wyglądało z tym marszem od momentu, kiedy marsz się zatrzymał, do momentu, kiedy przyjechali policyjni saperzy. To znaczy tak, zatrzymaliśmy się pod tablicą upamiętniającą ofiary ukraińskiego ludobójstwa. No i wtedy przemawiał organizator marszu, pan Andrzej Łukawski, który później następnie poprosił mnie o opowiedzenie o muralu w Łodzi, który sfinansowała fundacja, właśnie moja fundacja, Pani Pamiętamy, czy też o opowiedzenie o mojej akcji plakatowej, wywieszania plakatów w całej Polsce. Dokładnie nie wiem, po jakim czasie to się wydarzyło, ale załóżmy, że 10. To znaczy, kto miał co do powiedzenia, to już powiedział. Wszystko, co ważne, to się odbyło, no i pojawił się wreszcie ten prowokator. Także spóźnił się troszeczkę i ta ich prowokacja w sumie nie wypaliła, dosłownie i w przenośni. Ponieważ właśnie jeszcze tak po prostu do poprzedniego pytania, ponieważ dokładnie ktoś zrobił nam przysłowiowo dobrze. Ta informacja poszła w eter i powiem ci, że tak, o ile na przykład ta stacja telewizyjna mówiła o jakimś zgromadzeniu, które było obok, to na przykład wracając jeszcze wczoraj do Opola z tego marszu w różnych stacjach radiowych, chyba nawet w Radiu Z, a powiedziano właśnie o tym, że to było podczas naszego zgromadzenia dotyczącego uczczenia ofiar ukraińskiego, to znaczy nie ukraińskiego ludobójstwa, tylko oni to nazywają rzeź wołyńska, tak, żeby nie nazywać ludobójców po imieniu. Także gdzieś tam coś tam, jakieś wzmianki były o nas, nie? Także myślę, że to tylko działa na naszą korzyść. Może ktoś się dowiedział o tym temacie i dowiedział się, że takie wydarzenia odbywają się w Warszawie i miejmy nadzieję, że to tylko będzie w jakiś sposób działało na naszą korzyść. Rzeczywiście, jak wracaliśmy wczoraj z Warszawy samochodem, to słuchaliśmy radia i tam co chwilę w serwisie informacyjnym zaczynali właśnie od tego wydarzenia. Na telefon przyszła mi informacja, że oto pilne centrum krakowskiego przedmieścia ewakuowane, bo bomba, i za każdym razem było napisane, że to w kontekście właśnie obchodów 11 lipca. I no, już nie zwróciłem uwagi, czy oni mówili konkretnie o rzezi wołyńskiej, czy tak, o tych różnych czystkach etnicznych przeprowadzanych przez Ukraińców, no ale było powiedziane, że przecież to jest 11 lipca, czyli Narodowe Święto, i był marsz, i ten wiec, więc to sprawia, że ja nie wierzę w wersję, iż to była prowokacja policji czy służb, bo marsz, o którym, jak powiedziałem, na początku wspomniałem, że nie było żadnej innej profesjonalnej kamery oprócz naszej, no praktycznie nikt by nie usłyszał. To się by rozeszło tylko w naszym środowisku, w środowisku tych polskich patriotów, których skądinąd jest niewielu, natomiast nie przebiłoby się do szerokiej opinii publicznej, a tymczasem dzięki temu wydarzeniu no wszyscy słyszeli, że wczoraj w Warszawie było takie zgromadzenie i usłyszeli dlaczego.
Ale z drugiej strony, i tu nawet nasz widz teraz napisał na czacie, bo cały czas tak zaglądam, co tu nasi widzowie piszą, że no jednak marsz nie doszedł na plac zamkowy, gdzie jest wielu turystów. Nikt nie zadawał niewygodnych pytań, nie robił zdjęć i nie zastanawiał się, o co tym Polakom chodzi, że może jednak mógł być taki cel, żeby nie psuć tego wizerunku Polski, kraju otwartego dla Ukraińców, przyjmującego uchodźców wojennych, tylko właśnie, no żeby to się gdzieś tam rozeszło między nami. Jak sądzisz? To znaczy tak, dokładnie masz rację. Nie było żadnych incydentów, nie było żadnych protestów. Ja również tak jakoś tak fajnie przyjęłam reakcję ludzi, bo oni tylko robili zdjęcia, nic nie mówili, nie skandowali jakiś precz, nie wiem, precz z wami, nacjonalistami, załóżmy, nie? Tak, oni mieli nadzieję na to, że to wydarzenie odbędzie się i po tym wydarzeniu już będzie cicho. Tak jak z każdą naszą akcją. Ja tylko dla przykładu podam. Właśnie ten mural w Łodzi. 2 lata temu gdy go tworzyłam, oczywiście we współudziale wszystkich ludzi, którzy złożyli się finansowo na ten mural, żadne media nie podchwyciły tematu. Nikt się nie rozpisywał na ten temat, że w Łodzi na kamienicy powstał mural poświęcony ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Była cisza, ale w tym roku już, tak, żeby po prostu pokazać, jacy to Polacy są nienawistni i że nam na pewno nie zależy na pamięci o ofiarach, tylko po prostu na wzbudzaniu jakichś tam niesnastek między dwoma, w cudzysłowie, bratnimi narodami, Polakami i Ukraińcami, to powstał mural w Łodzi. I nikt nie mówił, że to powstał 2 lata temu. Nie, to teraz, gdy Polska przyjmuje uchodźców, to Fundacja Wojny Pamiętamy tworzy taki mural, żeby po prostu Ukraińcom jakoś dopiec albo w jakiś sposób obciążyć to młode pokolenie winami ich przodków. Także na pewno mieli nadzieję na to, że to wydarzenie odbędzie się bez echa. No niestety, no ktoś nie pomyślał i doprowadził do nagłośnienia sprawy. A jak oceniasz reakcję? Proszę, czy ja mogę jeszcze dodać coś? No pewnie, że możesz. Ponieważ spotkałam się i to naprawdę to mnie rozśmieszyło, ale dochodzi już do tego nawet, na jakichś portalach ukraińskich, akurat to było na Twitterze, później mnie tam zablokowano oczywiście, dochodzi do tego, że oni nas podejrzewają o sprowokowanie tego incydentu. To znaczy, że my byliśmy również reżyserami tego przedstawienia, że to myśmy podłożyli tą bombę, żeby w jakiś sposób to nasze wydarzenie nagłośnić. Także no naprawdę... Nie wiem, kto wymyśla takie brednie, nie? To jest nie do pomyślenia dla mnie. Przed programem, jak rozmawialiśmy, tobie się przyznałem, ale nie widzę powodu, żeby przed państwem się też do tego nie przyznać, że no przez chwilę ja naprawdę poczułem duży strach, patrząc na to, co tam się dzieje, dlatego że to był obrazek, jak z tych wszystkich scenariuszy na Zachodzie, w Niemczech, we Francji, w Belgii, że wychodzi człowiek z jakimś ładunkiem wybuchowym, w ręku drugim trzyma coś. Potem to się okazało, że to jakiś taki krzyżyk, a tak na dobrą sprawę to były jakieś 2 patyki związane gumką, recepturką, ale on to trzymał w ten sposób. No to w ten sposób to się trzyma bombę z zapalnikiem. Tak sobie to wyobrażam, więc sytuacja była naprawdę taka nieprzyjemna i ja wewnętrznie, no jakby w ułamku sekundy sobie całą analizę zrobiłem, czy warto uciekać i doszedłem do wniosku, że nie, bo zanim się przez ten tłum przebije, to i tak to już jakby będzie po nas. Więc ucieczka nie miała żadnego sensu i dobrze, myślę, że każdy na swój sposób gdzieś tam we wnętrzu jakoś tę swoją panikę gdzieś stłumił, no bo ostatecznie tak, no zareagowaliśmy najpierw śmiechem, potem niedowierzaniem i dopiero później, to też warto podkreślić, dopiero później, po godzinach, kiedy widzieliśmy te akcje policji, tych w pełnym rynsztunku saperów, którzy uważnie przenosili ten ładunek, bo no właśnie, bo może o tym porozmawiajmy, bo nie chcę opowiadać, nie chcę wyprzedzać jeszcze faktów. Sama akcja policji. Policji, która najpierw zupełnie zbagatelizowała to zagrożenie, by następnie przejść niemal w tryb paniki z taką pośpieszną ewakuacją w promieniu kilkuset metrów. Jak sądzisz właśnie, dlaczego? Przecież ci funkcjonariusze na początku
no tam jakby wzięli, zatrzymali tego faceta i nic. Myśmy tam stali, nagle jeden tam powiedział, no troszkę się odsuńcie, ale to było może 2 metry od tego pocisku. Potem jakaś strefa, potem coraz większa, potem taśma policyjna, potem przyjechali pierwsi saperzy, oni ten pocisk tylko tam oglądali i potem przyjechała już właściwa służba ze sprzętem, z tym pełnym takim rysztunkiem jak z filmów i wtedy się okazało, że to jest w sumie niebezpieczna rzecz, że to jest prawdopodobnie kula armatnia, być może czołgowa, być może przeciwpancerna, podobno kaliber 88 mm, co wszystkim fanom militariów z II wojny światowej powinno wskazywać jej pochodzenie, ale z zapalnikiem, z ładunkiem wybuchowym, więc nie ma co tego bagatelizować, ale właśnie to dopiero później przyszło, ten moment strachu i tego takiego uświadomienia sobie, że to wcale była niesympatyczna sytuacja, niefajna. No ale dobrze, my jesteśmy zupełnie amatorami sprawy, nie mamy zielonego pojęcia o procedurach, nie wiemy jak się zachować, ale jak sądzisz, dlaczego policja zareagowała tak, jakby na początku w ogóle nic się nie stało, zupełnie nie było problemu, a na koniec wręcz odwrotnie. Niewspółmiernie duże środki bezpieczeństwa, ewakuacja prawie całego kwartału, oddziały, zastępy, saperzy i tak dalej. Co się nagle tam mogło wydarzyć? Jak w ogóle oceniasz całą tę akcję policji? To znaczy tak, powiem na początku. Policjant też człowiek, tak? Także myślę, że oni podeszli do tego tematu po prostu tak samo jak my. Tak myślę, że również zbagatelizowali z początku. Może oczywiście, znaczy mieli w głowie to, że może to być niebezpieczne, dlatego też z początku jakoś tak tylko odganiali ludzi od tego pocisku, ale może też nie dowierzali, że tutaj na terenie Polski może dojść do jakiegoś tam bombowego zamachu. Myślę, że tylko to nimi kierowało, bo też to było śmieszne dla mnie, widząc z początku tych policjantów ubranych w kominiarki, zwykłe kominiarki z jakiegoś materiału, miał oczywiście zasunięte na nos, tylko były widoczne oczy i tak się zastanawiałam, no w czym to tego człowieka zabezpieczy ta kominiarka, jeżeli ten pocisk rzeczywiście wybuchnie, a on przecież blisko gdzieś tam go badał, także musiał chyba stwierdzić, może też rzeczywiście podchodził do tego na luzie, natomiast z biegiem czasu stwierdził, że to jednak nie jest bajka, że to jest po prostu coś poważniejszego i wtedy wezwano posiłki. No, ja myślę w ten sposób, że może rzeczywiście policja, służby nie były w to zamieszane i dlatego w ten sposób działano, że najpierw bagatelizowano, a później postawiono na głowie wszystkich policjantów, że tak powiem, z Warszawy. To tak reasumując już naszą rozmowę, bo jeszcze są pytania od widzów, ale chciałbym cię poprosić o taką refleksję na koniec. Co myślisz o tej całej sytuacji w kontekście tego, czy już minęło praktycznie cała doba, 24 godziny od tego momentu, możemy mówić o głupiej prowokacji, o jakimś wybryku, o przypadkowym szaleńcu, który chciał, nie wiem, skupić na sobie uwagę, o jakimś środowisku, które chciało tylko zepsuć uroczystość, czy jednak jest to pewien sygnał dla środowisk kresowych, a może wręcz jest to sygnał dla wszystkich Polaków, że oto wasz kraj bez zamachów się kończy, że to jest pewien Rubikon, który został przekroczony, że co prawda zamachu jeszcze nie było, ale to ostatnie ostrzeżenie, bo na drugi raz zamiast tych dwóch patyków w ręku on może mieć faktyczny zapalnik. Jak sądzisz? Ja uważam, że jest to akcja zorganizowana przez jakieś środowisko w Polsce, nie wiem jakie. Rękami tego biednego chorego człowieka, w ten sposób go nazwę. Myślę, że mam nadzieję, że był to rzeczywiście niebezpieczny ładunek. Myślę, że to była w jakiś sposób dla nas taka przestroga, że siedźcie cicho, nie przypominajcie o tym niewygodnym dla Ukraińców temacie, bo następnym razem już będzie gorzej. Trzeba się nastawiać na coś takiego. Nie można tego bagatelizować absolutnie. Ja w tej chwili bardzo poważnie podchodzę do tej sprawy a trzeba po prostu uważać. No niestety, a żyjemy w takich czasach, że nie wiadomo, kogo tutaj po prostu władza sprowadziła do tego naszego kraju, a przecież
Nie sprawdzali w ogóle nikogo na granicach. Ukraińcy mogli równie dobrze przemycać różnego rodzaju broń. Także my nie wiemy, co w tej chwili się dzieje tutaj na terytorium Polski i my na pewno nie możemy być w tej chwili bezpieczni. Uważam, że trzeba poważnie podejść do tego tematu. Myślę, że powiedziałaś samo sedno, które powinno wybrzmieć na koniec tego programu, bo ja mam wątpliwości, czy nasi rodacy zdają sobie z tego sprawę, że tocząca się u naszych granic wojna powoduje, że także do naszego kraju może przeniknąć duża ilość broni, ładunków wybuchowych i tego typu artefaktów jak ten wczorajszy. To nieważne, czy to była stara, zardzewiała jakaś niemiecka rzecz. Ważne, że właśnie mogła wybuchnąć. Tu jeszcze ja nie powiedziałem tego, że on ten pocisk delikatnie odłożył na ziemię. No chwała Bogu, bo jeśli tak, on z jednej strony tak jakby miał świadomość, że gdyby to rzucił po prostu, to mogłoby wybuchnąć, ale to ja zwróciłem na to uwagę, że on właśnie bardzo powoli ten pocisk odłożył, delikatnie mówi, to ja już idę. Tak. No i mówię, chwała mu za to, ale tu powinniśmy też zwrócić uwagę jeszcze na to, że to nie on powinien być kwestią naszego zainteresowania, bo nawet jak ty, Kasiu, teraz powiedziałaś, to jest jakiś po prostu biedny człowiek, który został albo przekupiony, albo omamiony, albo w jakiś inny sposób wykorzystany. On w ogóle zachowywał się tak, jakby nie miał zupełnie świadomości. Tak. Nie miał zupełnie świadomości tego, co się dzieje, co robi, jakie będą tego konsekwencje. On jakby spełnił zadanie. Wzniósł to tak, żeby wszyscy widzieli i zapytał, co to jest. I chciał się oddalić. Więc tutaj faktycznie ja to odczytuję jako pewien sygnał dla naszego środowiska, ale kluczem do wszystkiego jest to, co przede wszystkim powiedziałaś, że do naszego kraju w ciągu ostatnich miesięcy przeniknęła cała masa podejrzanych ludzi, ludzi, którzy są przeszkoleni w różnych akcjach dywersyjnych, terrorystycznych być może nawet, bo no, jeszcze raz Państwu wskazuję, tuż obok toczy się wojna, tam takie rzeczy są na porządku dziennym. A ci ludzie spokojnie przekraczają cały czas granice między naszymi państwami. To nawet prezydent Duda powiedział, tu nie będzie granicy. Więc oni sobie przejeżdżają w te i z powrotem, jak chcą. I to powinno dać nam do myślenia. Chcesz jeszcze coś dodać, Kasiu, w tej sprawie? Nie, myślę, że powiedzieliśmy wszystko. To teraz przejdę do pytań od widzów, bo jest sporo. Dziś mój przyjaciel Grzegorz je spisuje dla nas. Bardzo dużo osób jest z nami w tej chwili na czacie. Dziękuję Państwu za całą aktywność i wszystkim tym, którzy nie bagatelizują tej sprawy, bo naprawdę my mamy w zwyczaju, zresztą widziałem to też wczoraj na czacie, takie kompletne podchodzenie do tego, że to nic się nie stało. Proszę Państwa, tak jak powiedziała Katarzyna, gdyby to dotyczyło Ukraińców, to cały świat by już o tym wiedział. A że my Polacy to jak zwykle, a to tylko Polaków zabili, a to tylko na nas zamach, a to tylko nasza Polska. Nie, odwrotnie. Powinniśmy każdą taką sprawę podnosić do rangi zamachu na nasze bezpieczeństwo, na naszą godność, na naszą suwerenność. No to pytania. Tomek Kowalski. Czy prowokacja paradoksalnie nie przyczyniła się do nagłośnienia marszu? Widziałem w sieci wiele komentarzy typu nie wiedziałbym, o tym, gdyby nie ta prowokacja, czy to jeszcze Polska, czy Ukropolin. Ty już o tym mówiłaś, ale to podkreśl proszę jeszcze, że w gruncie rzeczy to nie mogła być chyba operacja służb, bo wyszło na naszą rzecz. No, dokładnie i ten komentarz dokładnie to potwierdził, to co mówiłam wcześniej. Tak, to przysłużyło się naszemu tematowi i tak jak mówiłam wcześniej, że miałam nadzieję, mam nadzieję, że niektóre osoby się dowiedzą o tym po raz pierwszy, no to chyba tak się stało po prostu. W jakimś sensie jest to nasz sukces. W ten sposób też trzeba do tego podchodzić. To teraz Wiesław Łamaga pyta, czy Fundacja Wołyń, pamiętamy, pisała do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o zachowaniu prokuratora Młynarczyka. Czy była jakaś korespondencja między wami a ministerstwem w tej sprawie? Nie, ja nie piszę do nikogo. Ja nie wnioskuję o żadne pieniądze z ministerstwa. Nie piszę do ministerstwa. Wiem, że jakieś środowisko chyba wystosowało, chociaż nie, do Ziobry. Teraz bym skłamała.
Raz pisałam, tak, raz pisałam, ale już zapomniałam w jakiej sprawie. Na pewno nie w sprawie prokuratora Młynarczyka, ale jakieś tam pismo chyba sporządziłam przez swojego adwokata. Natomiast ja uważam, no niestety, może kogoś tutaj, może komuś się nie spodoba to, co powiem, natomiast ja uważam, że nie ma sensu do nich pisać, bo my i tak nic nie osiągniemy. Kolejne pytanie od tego samego widza. Tomek Kowalski, widzę, chyba ze 4 pytania przysłał. Ja zachęcam Państwa do wykorzystania teraz tej chwili, że program jest na żywo. Naszym gościem jest Katarzyna Sokołowska z Fundacji Wołyń Pamiętamy. Uczestniczka wczorajszego marszu, w zasadzie ja bym powiedział nawet bohaterka wczorajszego marszu, bo to na tobie, Kasiu, jakby skupiła się główna reakcja tego niedoszłego zamachowca. Tymczasem Tomek Kowalski pytał ten zespół Enej, czy tam mogłabyś coś więcej na ten temat powiedzieć. On tu sugeruje, czy na przykład w Niemczech mógłby sobie działać zespół, który by się nazywał Goebbels. Ale mogę pokusić o takie stwierdzenie, że część ludzi pewnie nie wie, o co chodzi z tym Enejem. Jakbyś mogła chociaż dwa zdania na ten temat. Znaczy tak, no nie powiem, nie pamiętam, kiedy powstał ten zespół, ale myślę, że z dobrych 10 lat temu, tak, powstał taki zespół, który... Znaczy ja z początku przyznaję się, że ja też nie wiedziałam, czego dotyczy ta nazwa. I powiem szczerze, nawet podobały mi się te początkowe ich piosenki, bo wpadały w ucho. No, takie skoczne wiejskie pioseneczki, nie? Melodyjne. Natomiast no, już później, jak się zainteresowałam tematem i próbowałam dociec, od czego pochodzi ta nazwa, to okazało się, że Enej to był pseudonim ukraińskiego ludobójcy Petro Olejnika, który mordował Polaków na Kresach, odcinając im oczywiście własnoręcznie głowy, jak to gdzieś tam jest zapisane. W każdym razie no, jest to pseudonim ludobójcy, natomiast zespół polsko-ukraiński Enej tłumaczy się, głupio dla mnie się tłumaczą, że nazwa Enej pochodzi od poematu jakiegoś tam ukraińskiego twórczycy, już zapomniałam jakiego, bo to jest w sumie nieważne. I od poematu Enejda. Tylko że, o ile mi wiadomo, głównym bohaterem Enejdy był Eneasz, a nie Enej. Także no, są to ich głupie tłumaczenia, ale niestety medium pseudoprawicowym i lewackim niestety to ich tłumaczenie wystarcza. Natomiast my, świadomi Polacy, widząc zespół Enej na scenie ubrany w czerwono-czarne barwy, śpiewający te swoje wiejskie przyśpiewki nawołujące, znaczy może nie nawołujące, ale z jakimiś tam wydźwiękami odnoszącymi się do ludobójstwa, jakieś siekiery, jakiś ogień, jakieś siano, widły i tak dalej. My wiemy, na czym rzecz polega i po prostu no, no jest to plucie nam Polakom w twarz. Ja tak na szybko teraz podejrzałem na Wikipedii, co tam donoszą o zespole Enej i praktycznie w pierwszych zdaniach jest napisane: nazwa zespołu pochodzi od imienia Eneja, głównego bohatera Enejdy i Iwana Kotlarewskiego, ukraińskiej trawestacji utworu Wergiliusza. Wszystko w porządku, ale tak się zastanawiam, nie pamiętam, kiedy ostatnio czytałem na właśnie takim encyklopedycznym, niech będzie nawet nie w Wikipedii, haśle wytłumaczenie znaczenia zespołu i to już w pierwszych linijkach, bo oczywiście to może być ciekawostka i gdzieś tam zawsze na dole w przypisach jest rozwinięcie, skąd może taka nazwa, no powiedzmy, nie wiem, Rammstein, prawda, ale jak patrzycie, nie jest napisane, że no tam jest główny wokalista, zespół, ale przede wszystkim, co znaczy ta nazwa, żebyście nie mieli wątpliwości, że Rammstein to chodzi o to, tamto i... To jest ciekawostka dla fanów, natomiast tutaj, tak jak mówisz, to jest napisane już w pierwszych zdaniach, żeby nikt nie miał wątpliwości, że o to chodzi, ale skoro ludzie mają wątpliwości, to znaczy, że coś jest na rzeczy. To kolejne pytanie. Ewa P. Kto zorganizował tą prowokację, bo ewidentnie była to prowokacja. Ci, co planują takie prowokacje, są wyjątkowo mało inteligentni. No rzeczywiście... To w zasadzie już mówiliśmy o tym, że to się tak wręcz przyczyniło na korzyść tego marszu.
ale kto zorganizował te prowokacje? Inaczej, kogo typujesz? Kogo typujesz, Kasiu? Na pewno się zastanawiasz, kto mógł, to widzowie sobie będą mogli powykreślać, na przykład ten nie, ten nie, ten nie, ale jak sądzisz, kto mógł, twoim zdaniem? To znaczy, tak jak powiedziałam ogólnie, na pewno jakaś grupa osób, która nie sprzyja temu tematowi, to wiadomo, to się narzuca samo przez się, że mogą być to albo Ukraińcy, albo tak zwani fajnopolacy, czyli po prostu Polacy proukraińscy, lub na przykład, no nie wiem, no już mówiąc o jakichś tam ugrupowaniach politycznych, to na przykład ludzie blisko związani z rządem. No, opcji jest wiele. No, każdy na razie może tylko podejrzewać kogoś o właśnie o te niecne działanie. No, troszeczkę jest tych ludzi. No, zobaczymy, może kiedyś w przyszłości ta zagadka się wyjaśni, kto za tym wszystkim stał. To odwrócę teraz proporcje, bo oto ten mój przyjaciel Grzegorz Bylicki pyta w drugą stronę, czy ta prowokacja mogła mieć na celu właśnie zwrócenie uwagi przebywających w Polsce obywateli Ukrainy na temat Wołynia i wywołanie u nich jakiejś złości na Polaków, a może właśnie zwrócenie uwagi Polaków na samą kwestię Wołynia. Nie, no to już mógł to zrobić ktoś, kto był życzliwy. A nie, to znaczy to samo pytanie, gdyby to pomyślałabym, że to zadaje osoba, która nam nie sprzyja. To jest źle zadane pytanie. My Polacy nie jesteśmy cwani, niestety. Nas nie można podejrzewać o coś takiego, bo to jest to nie jest po prostu zbieżne z naszymi wartościami, absolutnie. Ja odrzucam w ogóle to pytanie. To jest dla mnie pytanie prowokujące. Dobrze, to nie prowokujemy. Grzegorz dalej przepisuje nam pytania z czatu. Piast Pax pyta, czy w szkołach są organizowane spotkania na temat informacji czy informowania o Wołyniu oczyma Polaków, zwłaszcza tych z uczniami z Ukrainy. No tak trochę nieskładnie to pytanie zadane, ale ja rozumiem, że pytanie po prostu brzmi tak. Czy w szkoły w Polsce dla dzieci, w tym także, czy szczególnie z uwzględnieniem tych z Ukrainy, organizują jakieś prelekcje na temat wiedzy o rzezi na Wołyniu? Czy coś na ten temat wiesz? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie chcę mówić, że tak nie jest, bo możliwe, że rzeczywiście są jakieś nieliczne szkoły, gdzie ktoś tam się buntuje, na przykład jakiś nauczyciel historii, rzeczywiście gdzieś tam uświadamia te dzieci, ale nie chcę mi się w to wierzyć. Te bardziej właśnie, że docierają do mnie różne sygnały właśnie od nawet nauczycieli, że no niestety temat jest pomijany, polskie dzieci są dyskryminowane. Jeżeli na przykład jakieś dziecko polskie przypomina to ludobójstwo, mówi na przykład o banderze, to jest uciszane. Także nie wierzę w żadne prelekcje odbywające się w obecnym czasie w szkołach. Absolutnie. Nauczyciele się boją. Bo wiadomo, no trzeba za coś żyć, nie? Praca musi być, aby po prostu przetrwać. I myślę, że nawet ze względu na strach tej utraty tej pracy, myślę, że wielu ludzi, nauczycieli milczy. To teraz pytanie od widza o inicjałach WK. Czy wiesz może, jaki los podzieliły kwiaty i znicze złożone pod tablicą, właśnie tam, gdzie się znalazł też ten feralny pocisk, czy one również z nim zniknęły? Czytałam tylko dzisiaj dosłownie, nie wiem, z dwie godzinki temu, czytałam, że doszło do takiego incydentu, że rzeczywiście te kwiaty wszystkie zniknęły. Nie mam pojęcia, kto to zrobił. Nie wiem. Natomiast, no to nie, może powiem w ten sposób. To jest usunięcie wszystkich rzeczy po nas po prostu. Tam miała być cisza. Myśmy mieli przejść w tym marszu, powiedzieć, co mieliśmy do powiedzenia, złożyć kwiaty, a oni mieli po nas posprzątać. Oni po prostu po nas posprzątali. I pytanie od Amergina. Amergin Makekit. Co pani sądzi o słowach Morawieckiego
posądzającego Niemców o Wołyń. No właśnie, tu chodzi o to wczorajsze wystąpienie, gdzie dzisiaj wiele środowisk kresowych wypomina premierowi Morawieckiemu to, że de facto zrzucił odpowiedzialność na Niemców, którzy zarządzali, administrowali tym terenem, że to tak na dobrą sprawę odbyło się pod ich auspicjami. Zupełnie jakby powiedział, że Ukraińcy nie są temu winni, to na Niemcach spoczywa odpowiedzialność. No jest to haniebne, to są haniebne słowa, no po prostu ja nawet nie wiem, jak mam to, jak to tłumaczyć. Wiadomo jest, że jest powszechne fałszowanie historii na korzyść Ukraińców. Jeżeli my nie będziemy reagować na takie kłamstwa, to rzeczywiście może im się udać. Za kilkadziesiąt, za 50, 100 lat sytuacja może się tak odwrócić, że już nikt nie będzie pamiętał tego, że to Ukraińcy mordowali Polaków, Ukraińcy mordowali Żydów, Czechów, Rosjan, Węgrów na dawnych kresach polskich, tylko że to Polacy mordowali. Czy na przykład to Niemcy mordowali, czy na przykład mordowali Sowieci, bo tu akurat się też zdziwiłam, bo byłam pewna, że jeżeli będą zwalać na kogokolwiek winę, no to polecą na wschód, czyli do Rosji. I będą zwalać winę na Sowietów, tym bardziej, że już wcześniej jacyś tam przedstawiciele rządowi przebąkiwali o tym, że to Sowieci są odpowiedzialni za to barbarzyństwo, które się odbyło na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej. Absolutnie. Sowieci i Niemcy oczywiście przyczynili się do tego wszystkiego, ale nikogo nie trzeba było namawiać do mordowania swoich polskich sąsiadów. Ukraińców nie trzeba było namawiać do mordowania polskich sąsiadów. Oni wiedzieli, co mają robić. Oni wiedzieli, że mordują dla wzbogacenia się, dla polskiej krowy, dla polskich ubrań, dla polskich garnków i ewentualnie domów, które były na przykład murowane. Także powracając do słów Morawieckiego, no jest to hańba. W polskim państwie, w państwie rządzonym przez Polaków, ten człowiek już nie miałby prawa bytu. Ten człowiek już dawno powinien być na śmietniku historii. To ostatnie pytanie z naszego czatu. Trzecie od strony widza, który się nazywa Tomek Kowalski, ale niech to będzie wieńczące pytanie nasz program. Co w przyszłym roku, kiedy przypada 80. rocznica, okrągła 80. rocznica ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, czy będzie wielki centralny marsz wołyński? Ja oczywiście rozumiem, że na to, co zrobią władze Polski, nie macie żadnego wpływu, ale jakie są wasze plany w kontekście także tego, co się wydarzyło wczoraj? Po pierwsze, czy się nie boicie? Po drugie, ja rozumiem, że to nie twoja fundacja organizowała ten marsz, tak, ale wspierasz go całym sercem, całą sobą i waszymi działaniami, więc czy jest szansa na to, twoim zdaniem, że w przyszłym roku właśnie ulicami Warszawy przejdzie jeszcze większy marsz, jeszcze głośniejszy i no może bez takich właśnie spektakularnych akcji jak ta wczoraj? Ależ oczywiście, że tak. Powiem tak na wstępie, tak jak już wspominałam, organizatorem marszu w Warszawie od kilkunastu lat jest pan Andrzej Łukawski, wieloletni działacz kresowy. Ja jako fundacja oczywiście bardzo wspieram pana Andrzeja, bo no rozumiemy się po prostu bez słów, mamy te same wartości. Natomiast ja jako fundacja wspieram jak najbardziej ten marsz i nawoływałam ludzi do uczestniczenia w tym wydarzeniu. I w tej chwili nawet nam przez myśl, nie, przez głowę nie przeszła taka myśl, żeby się wycofać z organizowania. My właśnie liczymy na tą 80. rocznicę tej krwawej niedzieli na Wołyniu i mamy nadzieję, że ten marsz, który liczył 2000 osób, w tej chwili będzie liczył minimum 20 tysięcy osób, proszę Państwa. I my w tej chwili, a mam nadzieję, że ja z panem Andrzejem wczoraj rozmawiałam, także pan Andrzej nie zamierza się absolutnie wycofywać z tego pomysłu. Pan Andrzej praktycznie od zaraz już przychodzi do organizowania tego marszu, który odbędzie się za rok. A ja jak mogę, to pomogę przynajmniej tym nagłośnianiem tego wydarzenia.
Ja mam tylko nadzieję, że nie będzie potrzeba żadnych ofiar ani nowych męczenników, aby tę sprawę nagłośnić. Katarzyno, życzę Wam naprawdę powodzenia także w całorocznej działalności. Moim i Państwa gościem była Katarzyna Sokołowska z Fundacji Wołyń. Pamiętamy. Serdecznie dziękuję Ci za ten wywiad. Dziękuję bardzo za zaproszenie do studia i dziękuję Tobie i Państwu. Ja również Państwu dziękuję za ostatnią godzinę spędzoną razem z nami. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli przez ostatnie dni z emisją. Kilka naprawdę ciekawych reportaży na naszym koncie. Wszystko się udało w dużej mierze dzięki Państwu, bo jakby my jesteśmy tylko wykonawcami pewnej idei, którą Wy Państwo nam finansujecie, organizujecie, za co serdecznie dziękuję. No i przypominam, że jeśli pokładacie pewną nadzieję w tym, że warto budować niezależne polskie media, gdzie zapraszamy patriotów, gdzie rozmawiamy o Polsce, gdzie nie boimy się żadnych tematów, nie boimy się żadnej cenzury, robimy swoje i staramy się tak, jak możemy, reprezentować godnie polski naród, no to proszę pamiętajcie, aby właśnie dać nam amunicję, już użyję tej terminologii, w której się przez cały ten program poruszamy, bo mówiliśmy o tam pociskach, takim kalibrze. Dajcie nam amunicję, proszę o wpłaty na Fundację Inicjatywa Przeciw Cenzurze. Oczywiście też polecam Państwa uwadze Fundację Wołyń Pamiętamy Katarzyny Sokołowskiej. To też jest bardzo wartościowe dzieło. Ale jeśli chcecie, żeby właśnie ich przedsięwzięcia były uwidocznione, to tak jak powiedziałem na wstępie tego programu, tylko dzięki temu, że wczoraj była tam nasza kamera, mamy pełen zapis sytuacji. I nie będziemy tu robić z siebie męczenników, ale jak sami Państwo widzicie, może być różnie. Może któregoś dnia przyjdzie nam za to zapłacić wysoką cenę. Mimo to nigdy się nie poddamy. Zawsze będziemy tam, gdzie trzeba. Tak długo, jak będziecie z nami, jak będziemy czuli, że mamy dla kogo pracować, a Wy nas wspieracie, to się nigdy nie poddamy. Bo jak wielokrotnie mówiłem, może to banał bardzo duży, ale Polska nie jest stracona, nie jest przegrana. Dopóki żyjemy, czy tak jak w naszym hymnie, gdzie dzieci się strofuje na maturze, kiedy my żyjemy. Więc proszę Państwa, jeszcze nie zginęła i z tą pozytywną myślą zostawiam Was w tym tygodniu. Spotkamy się już niedługo na kanale Misji TV.